Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny dzień mroźny na Podlasiu. Śnieg nie topnieje, wręcz przeciwnie, mróz około 15 stopni. I pomyśleliśmy, że zrobimy mały materiał o pile spalinowej Husqvarna 353. Niedostępna jest jeszcze w Polsce, jeszcze, a właściwie niedostępna już w Polsce. Za to jest możliwość jeszcze zakupu jej na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji. Pewnie nie wszyscy wiedzą, jak to przychodzi w komplecie. Mam tutaj jeden komplet. Chcemy Wam pokazać, jak wygląda komplet, który przychodzi właśnie w opakowaniu. Opakowanie jest takie trójkątne. Dlaczego? Dlatego, żeby do transportu więcej się zmieściło. Można dwie takie piły ustawić, wtedy kwadrat jest mniejszy, więc więcej tych paczek można ustawić. Co jest w środku, gdy przychodzi piła akurat ta z Ukrainy? No cóż, zobaczmy. Teraz będę wyciągał je, więc... O, od razu pokażę to. To jest fajna sprawa. Taki plastikowy element do Husqvarny przyczepia się w miejscu, gdzie jest właśnie wentylator, żeby prawdopodobnie śnieg w zimę, to jest stosowane tylko w zimę, żeby śnieg po prostu do środka nie wchodził i żeby nie powodował nagłych zmian temperatury na cylindrze. Tak mi się wydaje, że po prostu pilarka chodziła z czystym powietrzem, żeby chłodzenie miała powietrzem, a nie śniegiem. To takie zabezpieczenie. Albo może jest to do czegoś innego. Do czego? Żeby może jakieś brudy nie wpadały zimą. No nie wiem do czego. Jeśli macie swoje zdanie na ten temat, do czego ten plastik jest niebieski, w mojej ocenie jest to ochrona przed śniegiem. A może jest to inna rzecz, do czegoś innego. Ale się dowiemy, pewnie ktoś to tajemnicy nam zdradzi. W środku co? Są klucze do świec, pilnik, imbus, ostroga. Dwa wkręty do przykręcenia ostrogi. Taki kartonik, żeby nie latało. Instrukcja obsługi. Instrukcja jest jednocześnie do 346 XP oraz do 353. Są dwie bliźniacze pilarki. Tak samo wykonane. Różnią się tylko cylindrem. Niczym więcej innym. Co Wam tutaj chcę pokazać? Jest też wersja polska, bo tu jest wiele języków. Ale też jest wersja polska, zaraz zobaczymy, strona 113, dajmy na to, bo wiem, że tutaj na stronie 113 coś było interesującego. Zobaczymy, o, strona 113, ustawienie, regulacja tej piły, ale regulacja tutaj jest ograniczona, dlatego że tutaj są postawione ograniczniki regulacji, możemy tylko o pół obrotu obkręcać te śruby, więc tutaj jeśli bardzo mocno ulegnie zniszczeniu membrana w gaźniku albo mocno się zniszczą jakieś tam stożki na iglicach, to niestety nie da się więcej tam wyregulować i trzeba grzebać w gaźniku, ale niestety no, jak życie samo podpowiada, te ograniczniki się usuwa i reguluje się do czasu, dopóki pilarko da się pracować. Tutaj macie właśnie pokazane jak i wytłumaczone, jak się tą pilarkę reguluje. Instrukcja, fajna sprawa. Dobra. Co jeszcze tutaj mamy? A więc mamy tak, osłony na prowadnicę, 15-16, prowadnica, to jest prowadnica 15 cali, 1,5 mm, 0,325 podziałka. Jest tutaj jeszcze łańcuch, komplet i mamy piłę spalinową. No cóż, zobaczmy to piłę spalinową. Łańcuch jest H25, także to już wcześniej mówiłem, jeden z lepszych łańcuchów w Husqvarnie. Tak wygląda pilarka 325 z Ukrainy. W ten sposób przychodzi. Czyściutka, ładna, nowiutka. Tutaj, tak jak wcześniej pokazałem w innych piłach, kółko pływające. To jest rozwiązanie, które powoduje, że łańcuch się nie nagrzewa i nie rozciąga tak szybko. Później to wszystko chodzi. No cóż, co tu możemy pokazać? Jest dekompresator. To jest fajna sprawa. Tutaj się przykręca ostrogę. Zobaczmy w środku. Jakieś pokazywałem to pilarkę w innym filmie, ale pokażmy jak ona wygląda. W środku. Tak wygląda pilarka w środku. 353. Ma pompkę paliwa. Nie ma możliwości regulacji wkrętakiem zwykłym. Tutaj są już takie specjalne klucze serwisowe, się dokupuje. No cóż, i to jest właśnie cały komplet takiej pilarki 353. Pilarkę tą, słuchajcie, można... A, tutaj może jeszcze pokażę. Jak ona przychodzi,
ta pilarka to tutaj pod deklem, pod osłoną sprzęgła jest, są takie dwa dystansowe plastikowe krążki, które powodują, że ta pokrywa leży równo, one imitują grubość prowadnicy. Tak to wygląda, jak jest nowe. No cóż, tylko życzyć każdemu takiej pilarki. Fajna sprawa, jak ktoś chce kupić. Zaraz zobaczymy na stronach internetowych, gdzie ją jeszcze można kupić. Znajomego mam, to nieraz mi proponował, jak chcesz, to ci przywiozę taką piłę. Ale ja na razie nie potrzebuję, bo już tych piłek mam tyle, że nie ma sensu, ale wiem, że jak macie znajomych na Białorusi, czy gdziekolwiek, to oni mogą wam kupić. Gdzie można tą pilarkę jeszcze kupić? Więc chodzi się na przykład na stronę, wpisuje się w Google Husqvarna Grodno, wyświetla się pierwszy link Husqvarna, oficjalny magazyn w Grodno. Wchodzimy w stronę tą, wyświetla nam się Husqvarna. Wejdźmy jeszcze w piły, gdzie są piły. Zobaczmy to, sodowa, jest, mod benzynopiły. Tutaj wchodzimy, słuchajcie, i na takich lepszych stronach to są wyszczególnione miejsca do wpisania, czego szukamy, czyli wyszukiwarki. Tutaj akurat nie ma, internet tutaj u mnie słabo działa, ale zaraz zobaczymy. W Grodnie, ja nawet do nich dzwoniłem, także można z nimi się spokojnie się dogadać. Próbowałem z nimi rozmawiać po rosyjsku, ale o, słuchajcie, jest benzynopiła Husqvarna 353, cały czas jest aktualna, kosztuje na Białorusi w Grodnie, dosłownie przy samej granicy Polski, 1250 rubli białoruskich, także można ją cały czas sobie kupić, tą pilarkę, ewentualnie poprosić znajomego, który jeździ na Białoruś, żeby to kupił. Ja próbowałem do nich dzwonić telefonicznie, to po rosyjsku, ale oni od razu mi powiedzieli, jak jeśli z Polski jestem, to żebym mówił po polsku, bo oni świetnie z Polski znają, nie ma problemu, chętnie pomogą. Gdzie jeszcze można tą piłę kupić? Wchodzicie na stronę, wpisujecie Husqvarna Moskwa, wchodzicie w Husqvarna Brand Shop. Od razu nam się wyświetla i pierwsza pozycja to jest właśnie Husqvarna 353. Wchodzimy na tą stronę. I ta strona jest już lepsza, słuchajcie, bo tutaj jest wyszukiwarka. I tutaj wpisujecie sobie 353 lubka. I mamy pilarkę 353. To będzie ta. W Moskwie można ją sobie kupić, zamówić. Kosztuje 34 990 rubli. Też cały czas sprzedaży. I ostatnie miejsce, gdzie można ją kupić, to jest Ukraina. Na Ukrainie, to jest jeszcze Rosja. To moja dieta. Wchodzicie, to nie, to jest Grodno. Tutaj będzie. Wchodzicie na stronę Google, wpisujecie Husqvarna Lwów, czyli Lwów. I również wyświetla się wam magazyn benzynotechniki Husqvarna. Wchodzicie w tą stronę, wyświetla się coś takiego, jest wyszukiwarka, wpisujecie 353 benzynopiła jako pierwsza i też możecie ją kupić sobie na Ukrainie w Lwowie blisko granicy za 13 399 hrywien ukraińskich. Jest to cena dość wysoka, trzeba poczekać na promocję, często są promocje na Białorusi i na Ukrainie, także ta cena często spada do 11 tysięcy hrywien, ewentualnie 12 tysięcy, trzeba poczekać, także cały czas można te piły jeszcze kupić, swobodnie one są. Pilarka jest fajna, zgrabna, leciutka, u mnie się sezonuje. Przy tej okazji demonstracji dzisiaj odkręcałem świece, nalałem tutaj oleju, żeby nic tam się złego nie działo, ale nic się nie dzieje, cylindry są specjalnie pokryte warstwą taką, że ona tam nie rdzewieje, tutaj nic się nie ma prawa zostać, chyba że łożyska zardzewieje w środku, ale na razie tutaj nic tutaj się nie dzieje. Fajny sprzęt, komplet, fajna sprawa. A tutaj jeszcze, to kiedyś pokazywałem chyba, taka klapka jest na zimę,
się otwiera, wtedy gaźnik ma cieplejsze powietrze, ale ja tego nigdy nie stosowałem, bo było to zbędne. Teraz to odhaczymy przez taki rant i niestety. Dobra. No cóż, to taki mały, krótki dzisiaj pokaz takiej piły, w związku z tym, że nie ma za bardzo co robić. Złożymy je do kupy, żeby była w całości. No cóż, no ja polecam tą pilarkę. Jest troszkę droższa od tych najtańszych, ale ta pilarka jest sama sobie klasą. Dobrze, że jeszcze są możliwości zakupu jej w oryginale. Świetne wykonanie, fenomenalne, na pochwałę zasługują cały czas niezastąpione amortyzatory sprężynowe. Tutaj trzeba powiedzieć, że Husqvarna jako jedyna robi świetne produkty z taką amortyzacją. No i cóż, to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Wesołych świąt wszystkim życzę i udanych zakupów. Cześć.